Na razie tylko kilka osób może pochwalić się przejściem Wielkiej Pętli Beskidzkiej, która została oficjalnie otwarta w miniony weekend. To nowy szlak turystyczny, który liczy 250 km. Po drodze m.in. Szędzielnia, Babia Góra, Pilsko, Barania Góra czy Klinczok. Na najbardziej wytrwałych turystów czeka odznaka za pokonanie szlaku. Łukasz Kądziołka. Nowe wyzwanie dla miłośników gór, The Loop, bo tak się nazywa, to ponad 200 km po Beskidach. Trasa nie jest łatwa, o czym świadczy relacja doświadczonego przewodnika. Bywają momentami malownicze, momentami łatwe, czasem trochę trudniejsze, tak żeby zadowolić każdego. Jeżeli chodzi o naszą pętelkę, blisko 250 km i niespełna 11 tysięcy metrów przewyższenia, czyli no jest to już dość poważne wyzwanie. Jak to w górach, wyzwanie jest tym większe, im mniej przyjazna jest pogoda. Wielka Pętla Beskidzka wynagradza jednak trudy na trasie widokami i nie tylko. Z jednej strony mamy Czupel w Beskidzie Małym, a z drugiej znacznie bardziej wymagającą Babią Górę. Po zahaczeniu o trzy pasma Beskidów, Śląski, Żywiecki i Mały, czeka nagroda. Trzeba jednak zaliczyć po drodze 16 punktów. Na razie takie odznaki ma tylko kilka osób, które jeszcze przed premierą pokonały pętlę. Jest to z pewnością jakaś forma zachęty. Wiadomo, że w góry nie chodzimy dla medali, ale taki malutki guziczek na plecaku będzie się bardzo fajnie prezentował. To nie konkurencja dla najbardziej popularnego głównego szlaku beskidzkiego. The Loop to przede wszystkim pętla, czyli zaczynamy tam, gdzie kończymy. Poza tym można wygodnie nocować. Ten produkt jest skierowany z myślą o takich zaawansowanych turystach, którzy są zainteresowani właśnie już świadomie szlakami długodystansowymi. Często to są ludzie powyżej 40-50, no bo na długodystansowe szlaki trzeba mieć czas. Ten nasz jest skrojony z myślą o młodszych również, bo można go upchnąć w zwykłym dwutygodniowym urlopie. I to bardzo wygodnie, bo wraca się do samochodu swojego na parking. Szlak specjalnie nie został oznaczony, bo przebiega po już istniejących szlakach. Niebawem będzie dostępna szczegółowa mapa. Żeby podjąć wyzwanie i spróbować swoich sił na pętli, trzeba tylko albo aż pozbierać pieczątki do książeczki. No i trzeba jeszcze mieć niezłą kondycję oraz trochę górskiego doświadczenia.